Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Carving. Sylwia Kruszyńska. Grzegorz Gniech. Znajdujemy się w obiekcie Hotel Olymp, gdzie są organizowane imprezy, bankiety, wesela, różnego rodzaju uroczystości. Dlatego nieodzownym elementem każdej imprezy jest dekoracja. Sylwia, powiedz mi, co o tym sądzisz, co można przygotować? Arbuzy, melony, owoce, to jest sama natura, więc myślę, że warto byłoby połączyć carving z florystyką. Przejdźmy może do sali bankietowej i pokażesz mi, co wyciąłeś, a ja zaproponuję, jak to ułożyć w kompozycję. Fajnie, ciekawie, myślę, że zapraszamy. Za naszymi plecami jest przygotowany stół do imprezy okolicznościowej. Postaramy się go uszlachetnić naszymi elementami, takimi jak arbuz, melon, różyczki z kalarepki i cukinii. Sylwia, powiedz, co można z tego zrobić? Myślę, żeby róże wykorzystać w klasycznej, rozciągniętej ikebanie. Arbuza wykorzystamy w orientalnej kompozycji na desce, a melona w okrągłej kompozycji na gąbce florystycznej. Do tego wszystkiego dotknę jeden motyw tański na kalarepce do kompozycji na desce. Zaczniemy od klasycznej ikebany. Do jej przygotowania będzie potrzebna namoczona wcześniej gąbka florystyczna, najlepiej we florecie, aby gąbka nam się nie rozwaliła. Do wydłużenia użyjemy długich liści, drobnych jako wypełniaczy, ponadczasową gipsówkę i oczywiście nasze wyrzeźbione wcześniej róże. Sylwia, że ci nie przeszkadzam, przejdę na bok. Zapraszam. To ja pracuję. Przycinam. Wbijam. Boczne liście są dosyć okrągłe, aby nadać objętości kompozycji. Biorę ich 2-3 sztuki z jednej i drugiej strony. Z drugiej strony robię to samo, wbijam długie liście, a górną całość wypełni kompozycja stworzona z liści drobnych i gipsówki. Wbijam ostatnią gałązkę gipsówki i dodam taką bardzo grubą rafię, która po włożeniu do naszej kompozycji nada jej dynamizmu. Przeplatam ją po przekątnej. Jedno, drugie, aby wyglądały ciekawie, mogą się krzyżować. Teraz Grzegorz uciekł mi gdzieś na bok. Poproszę go, aby pomógł mi i nabił różyczki. Mogę Cię prosić? Już jestem do pomocy, tak więc powiedz mi, co mam teraz dla Ciebie przygotować. Przetnij na pół te druciki i nabij te drobne różyczki. Bardzo fajnie akurat, jeżeli chodzi o te druciki, bo są delikatnie zielone i nie będą tak widoczne jakby kałaczki. Będą się scalać z tą kompozycją. Dobrze, delikatnie wbijamy, trzymamy nie za płatki, żeby ich nie uszkodzić. Kolejny. Myślę, że taka długość chyba wystarczy, czy krótsze? Idealna. Dobrze, to ja Ci tutaj to będziemy składać w trakcie. Jeszcze tutaj przytnę tylko, o co wystaje za bardzo ponadto.
Róże z cukinii mamy już wkomponowane. Teraz wbijemy róże z kalarepy. Sylwia, jak ja Ci przygotuję różyczkę z kalarepy, co sądzisz o tym, żeby delikatnie podkreślić kolorem czerwonym? Super, będzie miało idealny kontrast dla całości. Można zastosować buraczka. Delikatnie przyciemniemy buraczek. Następnie przytrzymamy sobie kalarepkę i płatki tutaj ładnie podbarwimy buraczkiem. Świetnie. Następnie wbijamy na kolejny raz na wodyczkę. Całą ręką najlepiej przytrzymać. Nie pojedyncze płatki, tylko całą rączką wbijamy. Najlepiej nawet czasami pod kątem, bo jednak te płatki są drobne, głęboko nacięte, żeby ta wodyczka nam przytrzymała. Nasza ikebanka jest już skończona, wygląda w ten sposób. Myślę, że jest okazała. Bardzo mi się podoba, Sylwia. Moje różyczki, kalarepki, cukinie były wcześniej namoczone. Wytrzymają tyle, ile impreza. A powiedz mi, jak z tymi liśćmi? Liście jak najbardziej. Są włożone w wcześniej namoczoną gąbkę florystyczną, także przetrwają całą imprezę, a nawet kolejne dwa dni. Super, więc myślę, że użyjemy na naszym stole bankietowym. Mam dla Sylwii teraz wyzwanie, bo kolejnym elementem, który będziemy chcieli się wyeksponować, będzie melon. Melon jest trudny, jeżeli chodzi o wyeksponowanie. Punkt kadrowy, jeżeli byśmy robili do zdjęcia, bardzo fajnie, od przodu wycięty. Ale utrudnieniem jest to, żeby wyeksponować odpowiednio też razem z tyłem. Dokładnie. Proponuję do tego okrągłą kompozycję, również na gąbce florystycznej. Do środka wkładamy miseczkę, żeby nasz melon nie zapadł się do wewnątrz. Tak, żeby wystawał dosyć ponad to. Na samym początku, jak ja wycinałem melonika, utrudnienie było, trzeba było zaplanować sobie, żeby nie za nisko wyciąć, żeby też nie przykryć za bardzo tymi listkami. Tak więc wiem, że nie przeszkadzam tobie. Nie, on jest dosyć podwyższony, listki wbijemy, talerz będzie zasłonięty. Myślę, że cała kompozycja będzie bardzo efektowna. Fajnym wypełniaczem naszej kompozycji będzie cukinia, która będzie miała za zadanie imitować zamknięty kwiat lilii. Obieramy ją do tego stopnia, aby była wąska i smukła. Myślę, że taki słupek wystarczy. Troszeczkę ją zetniemy, może większym nożem, końcówkę. Posłużę się wykałaczką. Wbijam sobie do środka. Utnę. Dosyć krótko. I wbijam sobie w gąbeczkę. Będę potrzebowała dwa takie elementy. Fajnym, oryginalnym elementem będzie zwinięcie długiego liścia. Taki dosyć ciasny rulon. Zwijamy go do tego momentu. Spinaczem spinam w tym miejscu, żeby się nam nie rozwinął. Ucinamy. Liść jest potrzebny do tego, aby wydłużyć całą kompozycję. Wbiłam drugi rulon. Kompozycja jest wyciągnięta. Ponownie poproszę Grzegorza do pomocy. Pięknie, cudownie. Powiem teraz tak. Kolejny element mamy papryczki i różyczki. Różyczki z kalarepki przygotujemy tak jak wcześniej pierwszej naszej kompozycji, ale papryczkę możemy sobie wziąć, delikatnie naderwać spód, na wykałaczkę, podcinamy
i przygotowane. Ile takich potrzeba Ci sobie? 3 sztuki. Dobrze. Nasza druga kompozycja gotowa. Co myślisz, Grzegorz? Podobało mi się zadaniu? Bardzo ładnie, pięknie to było eksponowane. Punkt kadrowy zaliczony. Kompozycja ląduje dalej na stole. Trzecim elementem, który mamy do wyeksponowania, jest motyw tajski na arbuzie. Sylwia, powiedz mi, jak jesteś w stanie go wyeksponować? Tym razem nie zrobimy zwykłej, klasycznej kompozycji kwiatowej, ale przygotowujemy element na desce. Carving jest sztuką tajską, więc myślę, że zrobimy coś w stylu orientalnym, ale resztę pozostawiam jako niespodziankę. Ja dodatkowo wytnę tutaj, tak jak wcześniej obiecałem, kalarepkę motyw tajski. Jak, Grzegorz, podoba Ci się moja kompozycja? Do banałów chyba nie należy. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony taką wyeksponowaniem sztuki carvingu. Jest to nietypowy sposób, dla którego warto poświęcić troszeczkę czasu. Także przynosimy naszą kompozycję na stół bankietowy, gdzie będziecie mogli podziwiać efekty 3 prac.